powieść Krzysztofa Galasa w odcinkach pod tytułem Odpuść sobie. Czyta Alina Galas. Odcinek 69. Mimo niefortunnego zajścia po drodze, Romek wcale się nie spóźnił. Przyciskając klawisz domofonu, odruchowo spojrzał na zegarek. Do 5 brakowało 2 minut. Kiedy wszedł do mieszkania Tomka, stwierdził, że wszystko się tam pozmieniało. W pokoju nowe meble, pomyślał. Wszystkie jakieś takie jasno-żółte, chyba sosnowe. Nigdy nie znał się na tych gatunkach drewna. Nowy wypoczynek, ława i telewizor. Wszedł do pokoju i rozglądając się zapytał: wygraliście w totolotka, czy ogradliście jakiś bank? Cześć, Roman! Zawołały siedzące na kanapie Irena i Dorota. Romek w odpowiedzi kiwnął głową i spojrzał na gospodarza. Ani jedno, ani drugie. Tomek wskazał koledze wolne krzesło. Tu będziesz siedział, obok mnie. Przynajmniej trochę się dowiem, co tam u ciebie słychać w ogóle. W końcu wy nie widzieliście się 4 miesiące, ale ja z niektórymi z was prawie rok. No właśnie, wtrąciła Irena. Zawsze kiedy Tomasz szedł na urlop, wracając po 2 tygodniach, mówił, że bardzo stęsknił się za Dorotą. A ja to pies? Wiesz co, mała, mogłabyś nie zaczynać. Dorota szturchnęła koleżankę łokciem, chociaż wyraźnie dało się odczuć, że ten gest ma w sobie więcej sympatii niż wrogości. Niczego nie zmyślam. Irena odsunęła się niby ostentacyjnie, ale z uśmiechem. Zawsze było tak samo. Pierwszy dzień po urlopie Tomka kilka razy musiałam wysłuchać, jak to się za Dorotą stęsknił. Stał metr ode mnie i mówił o tej ich wielkiej zażyłości. Czułam się wtedy, jakbym była psem przy budzie. Ja ci mówię, Alinka, ty się dobrze im przyjrzyj. Alina weszła właśnie do pokoju z talerzem pełnym ciasta. Na stole właściwie nie było już miejsca. Stanęła i zastanawiała się, gdzie ma talerz postawić, żeby się zmieścił. Już na naszych pierwszych randkach w parku Tomek bardzo często opowiadał o tobie, Dorotko. Uśmiechnęła się do koleżanki. Gdybym miała być o każdą opowieść zazdrosna, to musiałabym się kłócić bez przerwy. Najlepiej było odpuścić na całej linii. Masz rację, Alinko. Dorota także uśmiechnęła się serdecznie i pomogła ustawić talerz na stole. Ja jestem dla was niegroźna. My z Tomkiem się kochamy tak raczej platonicznie. No powiedzmy jak brat z siostrą, wtrącił rozbawiony Tomasz. Alina nalała po drinku i wzniosła pierwszy toast, po czym poprosiła. Zaraz po waszym wejściu Irena zaczęła historię o jakimś dużym psie. Jak dobrze pamiętam, co tam było dalej? To się zdarzyło 2 tygodnie temu, a jeszcze do dzisiaj nie mogę tego zrozumieć. Szłam rano na nasz ryneczek. Zawsze idę tą samą drogą, szerokim osiedlowym chodnikiem. Wyobraźcie sobie, że szłam zaspana z nogi na nogę. Pogoda przekropna, co chwilę padał deszcz. Około 15 metrów przede mną szła zgarbiona staruszka o lasce z dużym wilczurem. Mój synek Artur zawsze mnie poprawia, że nie mówi się wilczur, tylko owczarek niemiecki. Ale ja tam się chyba już nie oduczę. Nawet pomyślałam sobie, że gdyby ten wielki pies nagle coś zwęszył i tą babcię pociągnął, to nie miałaby żadnych szans, żeby go utrzymać. W pewnym momencie zobaczyłam, że pies siada na środku chodnika, no i wiecie, co robił. Jednym słowem szykował się do kupy, przerwał ze śmiechem Tomek. Wiesz co, piorunie, no jakbyś tam był, powiedziała Irena. Zobaczyłam, że ten wilczur się cały natężył. No to podbiegłam parę kroków i krzyknęłam głośno: nie tutaj! Parasolką, którą miałam w ręku, stuknęłam go lekko po krzyżu. Ale tak delikatnie, żeby mu przerwać to, co robił. W żadnym wypadku nie miałam zamiaru zrobić mu krzywdy. Za to reakcja babci przebiła wszystko. Zaczęła mi wygrażać laską. Krzyczała, że jestem bez serca i żebym natychmiast zajęła się swoimi sprawami, bo najgorsi są ci, którzy nie rozumieją potrzeb zwierząt. Powiedziałam, że wielki pies srający na środku chodnika to jest jak najbardziej moja sprawa.
Mam niewidomych kolegów i ich żony nieraz musiały po powrocie do domu czyścić z podeszwy butów psie kupy, chociaż psa w domu nie mają. I to wszystko przez ludzi pozbawionych wyobraźni, takich jak pani. Coś tam zaczęła, że ludzie nie kochają zwierząt, a na świecie jest coraz większa znieczulica. Powiedziałam, że bardzo kocham zwierzęta, ale nie pozwolę na to, żeby srały na środku głównego spacerowego chodnika. W tym czasie zdążyło się już zebrać kilkanaście osób i zaczęła się niekontrolowana osiedlowa pyskówka. Nie pozostało mi nic, tylko się stamtąd jak najszybciej zwinąć. Bardzo dzielnie, wykrzyczałaś Irenko. Alina wzięła się znów za nalewanie. Tyle razy już musiałam zajmować się Tomka brudnymi butami. Czy to nie jest dla wszystkich jasne, że jak masz psa, musisz się poczuwać do tego, żeby po nim sprzątać? Wiesz co, Alinko, też cały czas tak myślałam, ale jak zobaczyłam tę babcię, która mi wygrażała laską i odsądzała mnie od czci i wiary, nagle rozległ się dzwonek domofonu. Alinko, czy my jeszcze się kogoś spodziewamy? Spytał Tomek. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Alina podeszła do przedpokoju otworzyć. Po krótkiej chwili w drzwiach ukazała się Regina. Renia, i ty się wybrałaś? Zaskoczona Irena wstała i objęła koleżankę. Od razu wiedziałam, że na piątą nie dam rady. Już chciałam zrezygnować, ale byłam strasznie ciekawa, co teraz porabiacie. Maciej musiał dłużej być w pracy i nie miał kto się zająć Mareczkiem. Mamy wnuka takiego fajnego. Na razie ma 2 miesiące, ale on jeszcze wszystkim pokaże. Taki jest pewny siebie, mówię wam, miny takie robi, że aż nie chce się wierzyć. Stefan dalej siedzi przy prezydencie miasta. Ostatnio dostał podwyżkę, a miesiąc przedtem nagrodę jubileuszową. Finansowo nic nam nie brakuje. Siedzę w domu i zajmuję się Mareczkiem albo robię jakieś zakupy. Nic wielkiego, w sumie nuda. Ale chwalę sobie, bo co mi innego pozostało? Ty, Regina, możesz sobie być żoną przy mężu. Dorota głęboko westchnęła. Ja łapię każde sprzątanie i chodzę na wypomóżki. Ile razy mnie Wieśka zawoła? Irena poruszyła się gwałtownie na kanapie. Ciekawe, że ciebie wołają, a do mnie to już nikt nie zadzwoni. Dorota wstała i podeszła do okna. Pewnie dlatego, że chyba jakieś 2 lata temu byłam na szkoleniu z magnetoterapii razem z Wieśką. Teraz w tej prywatnej fizykoterapii, która powstała w naszej przychodni, właśnie Wieśka jest kierowniczką i decyduje o wielu sprawach. Ma mój telefon, to za każdym razem, kiedy potrzebują zastępstwa, to dzwoni do mnie. Mogę jej powiedzieć, że też jesteś chętna do pracy. Na pewno nieraz cię zawołają. Przecież to, co my robiliśmy w 15 osób na obu zmianach, oni teraz ogarniają w 4. Dorota sięgnęła do torebki. Alinko, czy u was w domu jest jakieś miejsce, gdzie mogłabym zapalić? Owszem, palimy w kuchni. Nie zauważyłaś? Roman wychodzi co chwilę. A wiesz, że właśnie się nad tym zastanawiałam. Gdzie on ciągle znika? Tomasz stanął za koleżanką. Pójdę z tobą, dotrzymam ci towarzystwa. Chodź, chodź, taki długi czas nie widzieliśmy się wcale. Tylko żebyście dzisiaj wrócili, krzyknęła za nimi Regina. Kiedy usiedli w kuchni, najpierw Tomek uchylił okno, zapalili i zaciągnęli się głęboko. Jesteś zadowolony z tej nowej posady? Spytała Dorota. To jest zakład pracy chronionej. Specyfika zatrudnienia jest taka, że pracodawca potrzebuje inwalidów. Najlepiej z jak najpoważniejszymi schorzeniami. Taki zakład dostaje od każdego zatrudnionego niepełnosprawnego jakąś podobno całkiem niezłą kasę. Trochę się na tym nie znam, ale u nas mówią, że zakład pracy chronionej to jest w tej chwili świetny interes. Podobno w połowie roku coś ma się zmienić w przepisach i już nie będzie tak pięknie. A tak w ogóle dużo masz tam pracy? Dorota była ciekawa. Jeżeli myślisz o naszej przychodni, to w ogóle nie ma porównania. Wożą mnie służbowym autem do pracy i z pracy. Ostatnio jest to nowy Opel Vectra. Masuje prezesa i jego żonę, panią Kasię. A potem to już jak podleci. Panienki z działu handlowego albo finansowego, w większości pracują tam bardzo młodzi ludzie. To masujesz tam same młode ciałeczka, Dorota trąciła go łokciem. Zawsze umiałeś sobie w życiu poradzić. Co mi tam młode dziewuszki? Większość z nich jeszcze coś studiuje, nawet nie patrzę w ich stronę. Najpiękniejsze cudo mam w domu. Wiesz, że opowiadać można dużo, ale gdybym chciał komuś powiedzieć ze szczegółami, jak nam z Alinką jest dobrze,
To i tak ty, nikt by w to do końca nie uwierzył. Ja cię dobrze znam. Ja bym uwierzyła we wszystko, o czym mówisz. Dorotko, ty jesteś wyjątkiem, który potwierdza regułę. Tak przy okazji to ci powiem, że od samego początku naszej wspólnej pracy coś mnie w twoją stronę ciągnęło. Latami myślałem, jak to zrobić, żeby chociaż raz coś z tobą mieć. Tylko, że najpierw była chora Aneta. Zresztą, wy też jeszcze z Markiem trzymaliście się nieźle. Po śmierci Anety byłaś jakaś nerwowa. Z Markiem wam się wszystko rozsypało, więc do niczego wzniosłego nie było klimatu. No a już od tej wiosny, kiedy w moim życiu pojawiła się Alunia, to nawet nie spojrzałem na żadną inną. Chociaż czasem, jak wspominam te kilkanaście lat naszej wspólnej pracy, to chyba żałuję. Nie ma czego żałować. Dorota przerwała mu trochę głośniej niż pierwotnie miała zamiar. A jednak żałuję, że nas ominęło takie słodkie łóżko. Chociaż mały, malutki jeden raz. Dorota śmiała się głośno. Nie spodziewałam się ani na chwilę, że możesz w ten sposób o mnie myśleć. Zawsze wiedziałam, że jestem od ciebie 15 lat starsza. Nigdy nie myślałam o tobie inaczej niż o młodszym koledze z pracy. Po prostu byłeś dla mnie gówniarz. Oczywiście z całą ogromną sympatią, jaką do ciebie czułam. Może dobrze, że nigdy między nami do niczego nie doszło. Gdybyś mnie kiedyś poprosił, zgodziłabym się natychmiast. Wiesz, że to mogłoby rozwalić wszystko najlepsze, co było między nami. Mówię ci, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Teraz masz swoją Alinkę i bardzo piękne życie. Niestety, o sobie nic takiego nie mogę powiedzieć. Marek chciał być do samego końca w stosunku do mnie w porządku. Załatwił mi mieszkanie w starym budownictwie i częściowo opłacił remont. Mieszkam sama, pracuję dorywczo. I właściwie to jest mi smutno. Może jeszcze coś się odwróci, ale wielkich nadziei na to nie ma.